Woda, kremy z filtrami UVA i UVB, unikanie spacerów w południe to najprostszy przepis na rozsądne korzystanie ze słońca. Polska znajduje się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem z południa Europy. Napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Nocą chmur na niebie będzie niewiele. Wiatr powieje słabo i będzie zmieniać kierunki. Śmiało można spać przy otwartym oknie, bo termometry wskażą 13 stopni na Podhalu, 15-16 na pozostałym obszarze. Wtorek. Początek dnia zapowiada się dość przyjemnie, bo ze słońcem, które tylko od czasu do czasu schowa się za obłokami. Wiatr powieje słabo z południowego zachodu. Bardzo ciepło. Do 29 stopni. Im bliżej południa, tym obłoków będzie więcej, aż do momentów, gdy przelotnie popada. Nie wszędzie parasole będą potrzebne. Na Podhalu maksymalnie 25 stopni w cieniu. Dla tej części województwa synoptycy przesyłają ostrzeżenie o możliwych gwałtownych burzach. Ciśnienie będzie się lekko wahać, w południe wyniesie 986 hektopaskali. A kolejne dni w środę zachmurzenie małe, wieczorem lokalnie umiarkowane, temperatura maksymalna od 29 do 32 stopni, a w czwartek temperatura spadnie prawie o 10 stopni. Padać nie powinno. I pył PM10, powietrze będzie czyste. Joanna Sikora, kłaniam się i do zobaczenia.